Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Artur Soboń, wiceminister finansów, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry. Panie ministrze, boi się pan rządów Donalda Tuska? Bo patrząc na końcówkę kampanii wyborczej, przede wszystkim to ostatnie tygodnie, to tak bardzo straszyliście tym, co będzie się działo, jeżeli Donald Tusk będzie premierem. Pan się faktycznie obawia o to, co stanie się na przykład z polską gospodarką? Obawiam się oczywiście tego, że powróci to, co było przed rokiem 2015, czyli że Polska nie będzie wykorzystywała swojej szansy w takim stopniu, w jakim ją wykorzystywała przez 8 lat. Mamy ponad dwukrotnie większe wpływy podatkowe przy obniżonych stawkach podatkowych. Mamy dzisiaj tylko 1/4 naszego długu poza granicami Polski. Ten dług spłacamy na korzystnych warunkach i nawet w trudnym roku spowolnienia gospodarczego, bo przypomnę, że wszystkie te lata to było 2,5 razy szybsze tempo wzrostu gospodarczego niż przeciętne w Unii Europejskiej, 2,5 razy szybsze dla polskiej gospodarki. Nawet w tym trudnym roku on nie przekracza jego obsługa tego długu 2% naszego PKB. Ze czasów Tuska było tak, że to było regularnie przekraczane. Polska była w procedurze nadmiernego deficytu, a jednocześnie te główne priorytety, czyli wydatki na zbrojenia, które dzisiaj mamy rekordowe, wydatki związane z pomocą dla Polaków w czasie kryzysu związanego z epidemią czy wojną i także z kryzysem energetycznym w wyniku tych działań wojennych i wysokimi cenami. No, wydatki dla rodziny oczywiście. Okej, panie ministrze, pan może długo wyliczać, tak? Różne to wydatki. Tego wszystkiego, boję się, że tego wszystkiego na takim poziomie nasi następcy, jeśli by mi się udało stworzyć rząd, nie będą w stanie utrzymać. To co zdaniem pana ministra się będzie działo? To co, jaka jest przyszłość solidna Platformy polityka, Lewicy solidna i Trzeciej polityka. Drogi? Co się będzie działo? Najlepsza, najbardziej solidna polityka wzrostu gospodarczego, bo tak można się tam wymieniać danymi. No teraz wzrostu, aktualnie wzrostu nie mamy, panie ministrze. Aktualnie to wzrostu nie ma. Mamy, ale on będzie niewielki rzeczywiście w tym roku. W przyszłym roku to już jest wzrost rzędu 3%. No, natomiast jak solidnego wzrostu nie ma. Ona jest, no okej, okay, no nie ma, mówię, no nie ma takiego, do którego się przyzwyczailiśmy. Natomiast nie ma też recesji, nie ma mowy o tym, aby ten rok zakończył się ujemnym wzrostem gospodarczym. Natomiast, tak jak powiedziałem, solidna i taka sensowna polityka jest wtedy, kiedy korzystają z niej Polacy. I to nie tylko jeśli chodzi o te transfery, o których powiedziałem, ale przede wszystkim jeśli mają miejsca pracy, są na rynku pracy i po prostu pracują i korzystają z... No to co, bezrobocie będzie zdaniem pana ministra? Spodziewa pan się wzrostu bezrobocia radykalnego? 17 milionów pracowników na rynku pracy, 77% zatrudnienia i jedno z najniższych bezrobocie w Unii Europejskiej. Co będzie, zobaczymy. Ale ja pytam o coś konkretnego, chcę się złapać czegoś konkretnego, jeżeli chodzi o tę przyszłość. Spodziewam się... Spodziewam się tego, że Polacy zostaną nabici w bambuko i nie będzie żadnej kwoty wolnej 60 tysięcy, nie będzie żadnego powrotu do ryczałtowej składki zdrowotnej, takiej jak w 2021 roku, nie będzie odliczania tej składki od finalnego podatku. No krótko mówiąc, te wszystkie zapowiedzi, które być może dla części wyborców były atrakcyjne, one się po prostu nie sprawdzą. A dlaczego pan minister się tego spodziewa? Dlatego, że w tak kiepskim stanie zostawiacie finanse publiczne, że Polski nie stać na zrealizowanie tych obietnic? Polskę stać na zrealizowanie obietnic, które zapowiadaliśmy. Ale nie, pytam o to obietnicę Platformy, pytam. No dobrze, ale bo my prowadziliśmy i ostrożną politykę fiskalną, i ostrożne zapowiedzi. To dlaczego mają tego nie zrobić, jeżeli w dobrym stanie są finanse publiczne, panie ministrze? Dlaczego mają tych swoich obietnic nie zrealizować? Dlatego, że już zaczęli, jak pan redaktor tutaj słusznie zauważył, używając, czy złośliwie, czy nie, tego nie wiem, ale słowa kiepski, jeśli chodzi o stan finansów publicznych, już zaczynają od kłamstwa założycielskiego. To ma być takie kłamstwo programowe, główne kłamstwo, na którym zbudowana będzie cała polityka nowej koalicji, czyli kłamstwo o dziurze budżetowej, która nie pozwala na realizację tych zobowiązań. Panie ministrze, to zacytuję teraz premiera z jego wpisu na Facebooku. Kolejny rząd otrzyma w spadku budżet w dobrej kondycji. Rozumiem, że pan minister pod tymi słowami może się podpisać, tak? Ja mogę powiedzieć, że w lepszej
niż przejmowaliśmy ten budżet w roku 2015. Lepszej, bo mamy bardziej stabilną bazę podatkową, nie mamy luki VAT-owskiej, mamy rosnący CIT, mamy dzisiaj stabilną sytuację, jeśli chodzi o dług, bo on jest niższy niż w momencie, w którym żeśmy tą władzę przejmowali i mamy gospodarkę, która ma naprawdę zdrowy fundament. Panie ministrze, ale co by pan radził ekipie Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, ekipie Donalda Tuska, w skrócie mówiąc? Oni powinni swoje obietnice realizować? Wspomniana kwota wolna, podwojona, 30% podwyżki dla nauczycieli, 20% dla całej budżetówki. Pana zdaniem właśnie ta dobra sytuacja finansów publicznych absolutnie pozwala na realizowanie tych wszystkich obietnic? One są dobre dla Polski? To są dobre pomysły? Ja ich nie zgłaszałem. Ale je ci, no, pewnie je rząd ma na papierze. Tworzyć koalicję większościową, więc niech się z nich rozliczają. Ja z całą pewnością nie będę tutaj ułatwiał życie panu Tuskowi. Jeśli mówię, ale może pan powiedzieć, czy to są dobre rzeczy, czy złe dla Polski, dla Polaków? Młodzi, piękni, bogaci, szczęśliwi i nie będzie PiSu, no to nie chciałbym, aby z tego zostało tylko to ostatnie, bo obawiam się, że taki jest plan polityczny dzisiaj pana Tuska, że z tych wszystkich przymiotników zostanie tylko to, że PiS zostanie od władzy odsunięty. Czy one są dobre, czy nie? Nie mi oceniać. Jak najbardziej panu ministrowi oceniać. Panie ministrze, no jak najbardziej. To pan powinien oceniać. Różne są, niektóre są nieodpowiedzialne, niektóre są bardziej odpowiedzialne. Są różne, ale są zobowiązaniem. Nie moim, no to te wymienione przeze mnie, panie ministrze. Kwota wolna razy ich, dwa i podwyżki dla nauczycieli dla budżetu. To jest zobowiązanie. I ja poprosiłbym pana ministra o ocenę, czy to są dobre pomysły, czy lepiej, żeby były realizowane, czy lepiej, żeby nie były realizowane. Ja od tej oceny abdykuję, natomiast powiem, z czym się wiążą. Kwota wolna... No dlaczego, panie ministrze, bo ja tego nie rozumiem, a dlaczego pan abdukuje od oceny? Kwotą, która przysługuje i osobom, które rozliczają się wspólnie w związku małżeńskim i osobom samotnie wychowującym dzieci. To jest istotna część Polaków, która już dzisiaj ma kwotę wolną w wysokości 60 000 zł, jeśli ona miała być powszechna, czyli w tych sytuacjach, o których mówiłem, byłaby to kwota 120 000 zł, to będzie to kosztować dokładnie 45 miliardów złotych, z czego 15,5 miliarda, proszę panie przewodniczący Tusk pamiętać, musi być oddane samorządom. To jest punkt pierwszy. Oczywiście w największym stopniu z tego rozwiązania skorzystają ci bardziej zamożni. Podwyżki, panie ministrze, a podwyżki 30% dla nauczycieli, 20% dla budżetówki? W praktyce działała. Jeśli chodzi o podwyżki dla budżetówki, no myśmy je zagwarantowali. Tylko trochę mniej, 3 razy mniej procentach i to było odpowiedzialne. Ja nie mam tu oczywiście, patrzę tylko na skutki, no to mamy kolejne kilkadziesiąt miliardów złotych w budżecie. Panie ministrze, mam wrażenie, że się trochę rolami zamieniliście, bo pan teraz mówi jak ekonomiści Platformy na początku waszych rządów, no że Polski nie stać, rozumiem zdaniem pana ministra, na te zmiany. Tego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, z jakimi konsekwencjami się one wiążą. Jeśli się to mówiło przed wyborami, to teraz trzeba to zrealizować i nie ma żadnej wymówki, żeby dzisiaj tego nie zrobić. No właśnie, panie ministrze, to w takim razie Polskę stać na realizację tych obietnic, czy nie? No, jeśli się składa obietnicę, znając co do złotówki sytuację finansową Polski i żadne zaklęcia dzisiaj o tym, że będzie jakiś audyt i tak dalej, tego nie zmienią, bo bardzo zabawne jest to, że dzisiaj nam się zarzuca, że raportujemy całość długu do Komisji Europejskiej, całość długu sektora GG, czyli wszystkie wydatki i te rządowe, i te samorządowe, i te w różnego rodzaju funduszach, które wynikały z kryzysów, na które trzeba było odpowiedzieć, no to pan Tusk, pan Petru, pan Kosiniak-Kamysz, pan Hołownia, pan Czerzasty, wszyscy jest z nami. Wszyscy wiedzieli dokładnie, jak wygląda ta sytuacja, bo to jest wiedza publicznie dostępna. Panie ministrze, to zacytuję teraz tak
albo przywołam mniej więcej słowa wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Mówił niedawno w Radiu Plus właśnie, że jedną z przyczyn porażki Prawa i Sprawiedliwości był Polski Ład i chaos towarzyszący wprowadzaniu tamtych zmian. Pan minister co prawda był ratownikiem, jeżeli chodzi o Polski Ład, bo pan no, został zawezwany jakby do wyprowadzania już tej sytuacji na prostą tego. No, słowo bałagan to absolutnie tutaj myślę, że na wyrost nie będzie tego bałaganu, bo tam się taki bałagan ewidentnie wytworzył. Michał Woś ma rację, mówiąc, że to Polski Ład w dużej mierze przysłużył się porażce Prawa i Sprawiedliwości? No po tych moich zmianach Polacy zapłacili 36 miliardów złotych podatku PIT. Ale wrażenie zostało. Otrzymali ale to wrażenie w zwrotach zostało. I sytuacja została uporządkowana. No wrażenie zostało, no ale bardziej mnie boli to, że nie mamy środków z KPO, jeśli mówimy o przyczynach porażki. Okay. I niech się każdy uderza w swoje piersi, pan minister Woś w swoje, ja w swoje, tak będzie najlepiej. A to czyja to wina, że nie ma środków z KPO? Niech każdy się uderza w swoje piersi, tak jak powiedziałem. No dzisiaj oczywiście przede wszystkim jeszcze pan minister dzisiaj Parlamencie Europejskim, która robiła wszystko, żeby Polska tych środków nie dostała i dzisiaj mamy teatr Tuska w samej komisji, który też jest w pułapce, no bo z jednej strony nie może być tak, że te środki są całkowicie polityczne i nie ma żadnych warunków prawnych do ich odblokowania. Pan Tusk też o tym wie, że tego typu numer po prostu nie przejdzie. Polacy wtedy otworzą oczy ze zdumienia. No jak bardzo komisja i Parlament Europejski jest w stanie ingerować wewnętrzne sprawy Polski. Z drugiej strony te warunki, które no myśmy w no jednak w długich miesiącach i w różnych zwrotach akcji dyskutowali, były przyjęte finalnie w konsensusie politycznym. Niewielka grupa osób, w tym nasz współkoalicjant głosował przeciw, ale Platforma głosowała za, więc... No tak, ale to nie tamta akurat... Dzisiaj wypełnić. Tylko to nie tamta wypełnić. Legislacja wtedy zatrzymała KPO, tylko ostatecznie to w Trybunale Konstytucyjnym ugrzęzły inne już przepisy, panie ministrze. Szkoda, ale te, które zostały przyjęte powszechnie w parlamencie, te ugrzęzły w Trybunale. Panie ministrze, to tak jednym zdaniem na koniec radiowej części zapytam o to, czy prezydent nie powinien jednak powierzyć misji tworzenia rządu, zdaniem pana ministra, no drugiej stronie w parlamencie, w Sejmie, która ma 248 parlamentarzystów, Platforma, Lewica, Trzecia Droga, tam jest 248 mandatów. Nie powinien prezydent Andrzej Duda od razu powierzyć misji tworzenia rządu tej grupie? To jest taka dzisiaj maniera sumowania tych głosów i tych mandatów w Sejmie. No dzisiaj największym klubem jest klub Prawa i Sprawiedliwości. Co zrobi pan prezydent? Nie wiem. Czy pan prezydent sumuje, tak jak pan redaktor, i wtedy w wyniku tego sumowania oczywiście, że to jest wyższa liczba niż 64 mandaty Prawa i Sprawiedliwości, lub też przyjmie zwyczaj, że jednak zwycięskie ugrupowanie ma to w pierwszej kolejności szansa, aby przekonywać innych do tego, aby utworzyć większość parlamentarną. Ja tego nie wiem. Są rzeczywiście na to dwie odpowiedzi, które są moim zdaniem równoprawne. To nie jest tak, panie ministrze, to w dogrywce internetowej o tym jeszcze zwycięskie porozmawiamy. Ugrupowanie ma dzisiaj być karane za to, że wygrało wybory. No. W dogrywce o tym jeszcze porozmawiamy. Radiową część sedna sprawy kończymy. Słuchaczom Radio Plus życzymy zatem dobrego dnia. Dzięki bardzo. Radio Plus. Sedno sprawy. Z nami jest cały czas Artur Soboń, wiceminister finansów, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, rozmawiamy o tym, co zrobi wkrótce już pan prezydent Andrzej Duda, komu powierzy misję tworzenia rządu. Pan minister mówi o manierze sumowania, tak, takiego sformułowania chyba dokładnie pan minister użył. No ale chyba w tej sytuacji to warto pokusić się o tą wyższą matematykę i sumować te trzy dwucyfrowe liczby. Przyjdzie na to pora w głosowaniu parlamentarnym. Ja nie mówię, że to się nie wydarzy. No byłbym naiwny, gdybym uważał, że rozmowy Lewicy, Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej są skazane na porażkę. Jest bardzo prawdopodobne, że się zakończą sukcesem, no ale na dzisiaj to pan prezydent suwerennie podejmuje decyzję. Jasne. W którym momencie no, tego typu weryfikacja nastąpi, czy w momencie, w którym wskaże już
przedstawiciela tej potencjalnej koalicji mniejszych klubów, czy wskażę na, jako tego, który ma misję tworzenia rządu, przedstawiciela największego, zwycięskiego klubu. Jasne, panie ministrze, czy wiadomo panu o chociaż jednym parlamentarzyście, którego Prawo i Sprawiedliwość pozyskało dla poparcia waszego kandydata na premiera? No bo trzeba przecież ponad 30 takich parlamentarzystów mieć, aż 37 nawet. Czy wiadomo panu ministrowi o chociaż jednym? Ja nie uczestniczę w tego typu rozmowach, więc nie mam żadnej wiedzy ani w jedną, ani w drugą stronę, bo słyszę również o takiej rzekomej sytuacji, w której są posłowie PiS-u, którzy chcieliby głosować czy przychodzić na stronę dzisiejszej opozycji. Nic mi o tym nie wiadomo. Ja sam ani takich rozmów nie prowadziłem, ani nic ze mną. Urszula Pasławska, wiceprezes PSL, wczoraj mówiła, że są tacy posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Pytałem ją o liczby, o nazwiska, to tutaj pani poseł danych żadnych konkretnych zdradzać nie chciała. Panie ministrze, oceny to jest pani. To element wojny psychologicznej. No domyślam się, że być może. Tak dezinformacyjnej i tyle. Być może tak jest, tylko tak samo, panie ministrze, wiarygodne wydają mi się informacje gdzieś suflowane czasami przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, że już wy macie kilku czy kilkunastu parlamentarzystów z drugiej strony, bo nie wiem, dlaczego mieliby wasze szeregi w tej sytuacji zaczynać. Nie sposób odmówić logiki pana rozumowania. Dziękuję, panie ministrze. Oceny paliw chciałem zapytać. Czy tutaj widzi pan minister logikę? Czy trzeba dodać jednak przymiotnik logikę wyborczą? Jeżeli patrzymy na to, jak się kształtowały w ostatnich tygodniach, no ewidentnie cezurę mamy, datę wyborów, tak, moment, w którym ceny zaczęły iść w górę. No, ceny paliw zależą od kilku czynników, od ceny baryłki ropy na świecie. I ona nie jest dzisiaj niska i są prognozy takie, które wskazują na to, że ona może być wyższa i to by oznaczało oczywiście niestety również wyższe ceny na stacjach paliw. Od wartości naszej złotówki, no, niestety nie mamy własnych paliw, musimy ten surowiec kupić i zapłacić nim nie złotówką. No i wreszcie od opłat, podatków i tak dalej, tych wszystkich obciążeń, no które... Tak. Panie ministrze, ale to deprecjacja polskiego złotego chyba w zasadzie na koniec miała miejsca. Od marsz i polityki cenowej samych sprzedających, czy hurtowo, czy detalicznie paliwa. I te marże skądinąd są podobne dla wszystkich graczy na tym rynku. Ale to co się takiego wydarzyło, panie ministrze? Jeżeli chodzi o polski złoty, to deprecjacji chyba nie mieliśmy w ostatnich tygodniach. Raczej minimalne wzmocnienie. Cena baryłki też się radykalnie nie zmieniła akurat. To nie są jakieś niskie rejestry faktycznie, ale to nie jest zmiana od wyborów w Polsce. To dlaczego w takim razie nastąpiła ta zmiana o jakieś 10% w zasadzie, prawda? To, że ceny dzisiaj paliw kształtują się rynkowo i tym samym one się potrafią zmieniać z tygodnia na tydzień na stacjach paliw, nie jest niczym nadzwyczajnym i też nie mamy tutaj do czynienia z jakąś sytuacją, w której te różnice byłyby jakoś rażąco niezrozumiałe i można byłoby je uznać jako element manipulowania celu. Tak się moim zdaniem nie działo, ale ja oczywiście nie mam tutaj takiej wewnętrznej wiedzy na temat polityki cenowej, rozumiem, że tutaj przede wszystkim Orlen, jako tego, który w największym stopniu te ceny kształtuje, na ile te marże w poszczególnych miesiącach czy tygodniach się różnią, na ile są stałe. Dlatego dzisiaj na to pytanie nie odpowiem. Panie ministrze, jeszcze tak politycznie na koniec chciałem zapytać pana ministra o to, czy widzi pan osoby, liderów w Prawie i Sprawiedliwości, którzy was mogliby do ewentualnych przyszłych zwycięstw poprowadzić. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że będzie szefem partii do końca tej kadencji. Za dwa lata tej kadencji, jeżeli chodzi o fotel prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a tam mija za dwa lata w 2025. Premier Mateusz Morawiecki obciążony tą porażką, to chyba nie jest przyszły lider waszego obozu. Nie, no niekwestionowanym liderem jest pan premier Jarosław Kaczyński, natomiast Mateusz Morawiecki
jest człowiekiem, politykiem, który pokazał, jak potrafi być skuteczny w pełnieniu najważniejszej funkcji, no takiej wykonawczej w polityce, czyli premiera, jak potrafi zarządzać państwem, jak potrafi kierować pracami Rady Ministrów i wreszcie jak potrafi być twarzą też tych naszych partyjnych, kampanijnych eventów w znakomity sposób. No jest jednym bez wątpienia z najważniejszych liderów. Jutrze, znakomity sposób, to nie oddawalibyście władzy, gdyby to był znakomity sposób. To byście nie tracili władzy. Nie, no to jeśli szukamy dzisiaj jakiegoś wytrychu, który nam otworzy drzwi, dlaczego przegraliśmy wybory, to radzę wszystkim porzucić tą drogę. Nie ma jednego powodu, dla którego no nie tyle nie twierdzę, że jeden powód. Pan za słowo, no co nie mamy dzisiaj samodzielnej większości, to nie jest... To nie da się dzisiaj powiedzieć, że to czy to było tym, który zdecydował. Jest to suma różnego rodzaju czynników, które się ku temu przysłużyły. Panie ministrze, tak na koniec, jedno pytanie tylko, bo ja czasami mam wrażenie, że niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości zdają się, nie wiem, chyba zakłamywać trochę rzeczywistość tą powyborczą. Czy pan minister jest dzisiaj przekonany, że straciliście władzę, czy nie? Czy pan minister jeszcze nie jest tego pewny? Czy już można powiedzieć, że straciliście władzę? No tak, no zdarza się to w demokracji. To jest zupełnie naturalna rzecz. Po 8 latach pogratulować można dobrego wyniku, no ale... Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Czy pewny, panie ministrze? Jest to niezwykle prawdopodobne. Niezwykle, okej. Okay. Pewny on będzie wtedy, kiedy tak się stanie. No, jasne. Bądźmy poważni. No. I pan redaktor wie, że w polityce rzeczy racjonalne przepadają się z irracjonalnymi. No. Naprawdę to nie jest tak, to, że nam się coś wydaje, że wygląda już na przesądzone, na pewno potem takie się okazuje. Jasne. W polityce. No tylko, że tam jeszcze, panie ministrze, ten margines całkiem spory mają wasi konkurenci, prawda? To nie jest tak, że tam 2 mandaty, 3 mandaty, 5 mandatów nawet, tylko 17 powyżej 231. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Artur Soboń, wiceminister finansów, Prawa i Sprawiedliwości. Zgoda. To zmniejsza to prawdopodobieństwo. No właśnie. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia, udanego. Wciąż nic nie jest przesądzone na 100%. Oczywiście, to poczekamy jeszcze na tworzenie rządu i wotum zaufania Sejmu dla nowego rządu. Artur Soboń, wiceminister finansów, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem dzisiaj Sedna Sprawy. Dobrego weekendu panu ministrowi życzę. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejne Sedno Sprawy oczywiście w poniedziałek. Też życzę państwu dobrego piątku i dobrego weekendu. Radio Plus. Sedno Sprawy.